słucham sobie hitów lat 80. i właśnie robię sobie płatki owsiane, słuchajcie, bo dawno ich nie jadłem, a wykorzystuję zapasy, które mam w mojej tutaj spiżarni. A dla Karoliny robię tutaj osobno na mleku owsianym z syropem klonowym i skórką z pomarańczy, a moje jest na mleku krowim z brązowym cukrem i skórką z pomarańczy. Właśnie. No wiecie, nie zawsze na łatwiznę, teraz mam sporo czasu, to mogę sobie fajnie wyciąć pomarańcze. Najważniejsze jest to, żeby był nóż ostry. Delikatnie to robimy, ale to już dobrze pewnie znacie, wszyscy dobrze wiecie. Pięknie później to wygląda. Zostawiam tam cieniutką skórkę pomiędzy tylko. Myślę, że jeśli to robili już jakieś kilkanaście razy, to już powoli nabierzecie wprawy. Dobra, ja wracam do moich hitów z lat 80. Posiłek srogi, taki już trochę na lunchik on się nadaje. Robimy go trochę z sokiem cytryny i ten sok cytryny nada tej świeżości. Kręciłem się te lata 80, czasem po prostu mam taką zajawkę. Kręcę sobie je drobnie. Trochę je podzielić, słuchajcie. No. To bałagan dookoła. Zabieramy się za jedzenie, jeszcze ciepłe. Ja mówi, że my będziemy tam. No w tych dwóch trójkątach. Tu będziemy. Nie, myślę, że jeszcze nie ma co tam iść. Nie, idźmy tam. Idziemy zjeść. Tak, idźmy zjeść, znaczy ja tu nie jestem głodna, ale możemy iść. Ja tylko jadę. Leci głośna muzyka, więc nie wiem, czy będzie nas dobrze słychać, ale jest się blisko. Bardzo. On tu będzie chodził, tutaj będzie nogę. Łapała za nogę. Podoba mi się to, że są miejsca siedzące, ale nie mamy ogółem siedzących. No, my mamy w ogóle najdroższe bilety bez miejsc siedzących, ale mamy inne plusy za to. Niestety musieliśmy z Oleśką sobie tutaj usiąść, bo jeszcze mamy godzinę czekania. Trybuny się zapełniają, o tutaj wielka, wierna fanka. Wielka i wierna. Chyba w jednym. Chciałem być miły, a wyszło jak zwykle. Wygłupia się. Bardzo źle się zachowuje. Pogadam z nim czy nie? Jak myślisz, Darek? Pogadam. Myślę, że tak. Olga w ogóle ma taki plan. Nie, powiedz swój plan, jaki masz. Nie, tego panu nie chcę zdradzać, ale jest dobry. Musicie mi uwierzyć. Jest taki mocny plan. Naprawdę, że jeszcze nie spodziewałam się po Olze, że na coś takiego wpadnie. A nie wiem, czy to jest możliwe. Myślę, że chociaż ja mam rok spełniania marzeń, więc w tym roku wszystko jest możliwe. Tu jest Olga.
że może nie wyglądamy za ładnie, ale było super? Super było? Było chciałam super. Powiedzieć, to jest rok spełnionych marzeń, moi tak, drodzy. Oleska, widzieliście tak, czy widzieliście to? Tak, mnie? Tak, naprawdę widzieliście, bo było we vlogu. Do moich osiągnięć Michaelowych brakuje mi jeszcze tylko selfiaka, ale spokojnie dojdziemy do tego. Myślę, że to był sukces. To już było bardzo blisko, ja jestem musimy tak wyjść tamtędy, bo nie wyjdziemy. Jezus, Olga, ty w ogóle, ty masz w ogóle szczęścia. Ja to jestem dzisiaj szczęścia. Myślę, że to jest w ogóle lepsze mam niż... Mam też bilet podpisany, autograf Michaela też mam, także... A w ogóle ostatnio właśnie podszedł sam do Darka i wyciągnął do niego rękę, no, słuchajcie. Tak, widać było, że wiesz, że... Nagrałaś to? Nie. Ale jeszcze było fajne to, że parę par dostało bilety. Taki gostek chodził po hali i rozdawał takie bilety. Tak jak my mieliśmy te po prostu tak, tego, ten sam jakby blisko sceny i byli mega szczęśliwi. Jedna dziewczyna w ogóle była super szczęśliwa, no, jedna była miała. Tak, wdzięczna. Tak, była wdzięczna, bo myślała, że nie kupi nigdy biletów, wzięła najtańsze, jak szybko się dało, żeby miała tylko miejsce. A przez przypadek zagadała, bo dwie dziewczyny rozumiały po angielsku. Ja mówię, to ja zagadam, może się uda. I udało jej się zyskać dla siebie tak. I dla swojego faceta. Teta, a jedna dziewczyna jeszcze zaśpiewała razem Natalia, miała takie plany. Natalia, ta, tak, myślała, że jej się nie uda. Mówię, Natalia, ale my już tak krzyczeliśmy. Już. I to nie, było ustawione. Nie, no to musi być ktoś, kto śpiewa tak jak ona. Ja to bym tam, wiesz, puściła jakiegoś fałsza bez sensu. Ja se z nim pośpiewałam. Olga, co żeby nie było. Powiedz mi, co byś zaśpiewała, gdybym tutaj zaśpiewała jakąś piosenkę, może być innego repertuaru. Może być innego repertuaru. Ponieważ ja mam tylko jedną piosenkę wytatuowaną na swoim nadgarstku. Halo! Aha, jestem bardzo szczęśliwa. My jesteście szczęśliwe w twoim bardzo szczęściem. Dziękuję, że ze mną tu przyjechaliście. No, zrobiliśmy to dla coś siebie, ty musiał podwieźć, nie? No, ktoś mnie musiał podwieźć. Słuchajcie, Maxi nas zapraszała, żebyśmy teraz do niej przyjechali, ale jest bardzo późno. My musimy do dziecka wracać, dziecko nasze Ola zasnęło. Ola musi rano o 6:00 tak, ja muszę iść do pracy. Więc mówimy do Maxi, że niestety, ale następnym razem, ale może się uda. Ale bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z Weroniką też się nie mogliśmy spotkać, bo akurat uciekła do swojego nowego domku. Tak. My uciekamy do autka. Na razie koreczków nie ma, ale to są takie emocje, takie to w ogóle coś jest niesamowitego, nie do opisania. Inny koncert, w ogóle naprawdę. Taki, że jak on właśnie wspomniał, że żeby poczuć ten klimat, żeby potańczyć, żeby nie zwracać uwagi na osoby, które stoją obok ciebie, bo nigdy w życiu ich więcej prawdopodobnie nie zobaczymy. I żeby mieć wszystko gdzieś. Ja poczułam, po prostu... słuchajcie, świąteczny klimat, bo my zawsze słuchamy Michaela Bublé właśnie w święta i czułam się, jak, że już po prostu mamy świąteczny klimat, więc nie tylko kalendarze adwentowe, ale też Michael Bublé. Jest tymi kalendarzami. I po prostu robi się świąteczny klimat, tyle chciałam powiedzieć. No, bo my zawsze słuchamy Michaela. O, widzicie teraz, jaka jest różnica wzrostu między nami. No właśnie, jak widać. O, teraz widać. Bo ja mam płaskie buty dzisiaj, Darek też ma płaskie buty. Widać, no nie no, dzięki w ogóle Ola, że tak wyskoczyła no, z tym. Tak, nie ma sprawy, ja bym pewnie kupiła świecące, a Ola po prostu wiecie, nie, musimy pod sceną, jest ja miałam przyzwolenie na to, żeby zaszaleć, więc zaszalałam, no. Olga zaszalała już. Ale zawsze przyzwolenie. Chciałam się dowiedzieć, co się dowiedziała. No, ładnie. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj na tapet wrzuciłam moją ulubioną nową płytę. Slipknota, po prostu taka moc. Słuchajcie, już dawno się tak nie jaram. Wiem, że wczoraj byłam na koncercie Michaela Bublé i to była, wiecie, to był inny klimat w stylu Sinatry, swing, jazz i tak dalej. Też kocham taką muzykę, ale powiem wam, że teraz włączam sobie tą płytę i aż mi energia urosła, poprawił mi się humor. Jest, na pewno każdy z was ma taką muzykę swoją, która po prostu tak wam poprawia humor, że aż was ciary przychodzą po całym ciele i czujecie się wspaniale. I to jest właśnie Slipknot dla mnie. To jest, wiem, że to jest muzyka zbyt, nie dla niektórych brutalna, ciężka, ale dla mnie to jest po prostu moc. Muzyka taka mocna to jest... Taka, to jest moc dla mnie. Nie mogę się doczekać koncertu, również w Łodzi będzie. I najedziemy razem, jak faceci z nami nie chcą jechać, to jedziemy same. Damy sobie radę same i po prostu nie mogę się doczekać, jak pójdę i posłucham ich na żywo, bo ich nowa płyta jest zupełnie jak płyty pierwsze, czyli najlepsze. Idę teraz na event Laure Mercier i miałam iść z Pauliną z Miss PK Project, ale niestety musiała zostać w domu, także idę sama. Myślałam, że moja przyjaciółka ze mną pójdzie jeszcze, ale też ma dużo roboty. No i co, i zabieram was ze sobą, zobaczymy co tam będzie. Chcę też pójść do Zary i kupić sobie jakiegoś takiego
miśka, taki płaszczyk, duży sweter, coś takiego, tylko w ciemnym kolorze. Bo mam coś takiego, ale jasne. No i dodatkowo znowu mi się zepsuł paznokieć. Wiem, że to jest nudne już, no mówię nie we vlogach, że zepsuł mi się paznokieć, bo malowałam zwykłym lakierem, gdzie wygląda to dziadosko. Więc może, jak będę w Złotych Tarasach, może znajdę takie, wiecie, z, czasem ze stanowiska, gdzie panie robią mani na, wiecie, w galerii. I może mi się uda zrobić jeden pazur, więc mam nadzieję, że tak. Dzisiaj spotykamy się z okazji premiery dwóch nowych tintów, a w zasadzie to ich nowej odsłony, tak? Bo to są produkty, które w ofercie Laury są od 25 lat, a teraz przeżywają swoją odnowę, tak? Z iPhone'a 8 zamieniają się na iPhone'a 10. I mamy, tak, tak, mamy wersję rozświetlającą i wersję nawilżającą. W porównaniu do tego, co było wcześniej, są jeszcze bardziej naturalne. Jezu, zobacz, jaki ciemny kolor się dzieje. A ile jest kolorów? Wersji nawilżającej jest 9. To dużo. W wersji rozświetlającej 5. A, no to fajnie, to dużo kolorów. Bardzo subtelny, naturalny. Czyli taki dzienny efekt na co dzień po prostu, tak, żeby upiększyć buzię. Wersja nawilżająca. Tam jest wersja rozświetlająca i w przyszłym roku będzie jeszcze wersja oil. To bardzo fajna wiadomość. Zobaczcie, ile kolorów. Widziałaś. Nie widziałam tego, to jest piękne. Zobaczcie, jakie to jest ładne. To są folie, cienie. Przepiękne, co? Jak to się błyszczy. Kochani, ja już jestem w domu, jak widzicie. Przyniosłam paczuszkę. A w paczuszce dwie sztuki. Dwie sztuki produktu, o którym dzisiaj była mowa. Ja mam wersję nawilżającą. Jakaś rozświetlająca. No nie chciałam rozświetlającej, wolałam nawilżającą. Wydaje mi się, że lepiej wygląda na mojej skórze. Mam ją, słuchajcie, dobraną w kolorze 2W1, czyli natural. Jedna sztuka będzie dla Was. Także zapraszam Was serdecznie na rozdanie, jeżeli macie ochotę wygrać taki oto kosmetyk, nowość z Laury Mercier. Nawilżający krem, koloryzujący, idealnie Wam się sprawdzi, czy do szkoły, czy do pracy. To napiszcie mi w komentarzu na dole, czym jest dla Was minimalny makijaż. Wybiorę najciekawszą odpowiedź i nagrodzę takim oto kosmetykiem. Pamiętajcie, że warunkiem, żeby wziąć udział w rozdaniu jest oczywiście subskrypcja tego kanału, bo bez tego się nie uda. Musicie być subskrybentami i gorąco Was zachęcam do subskrypcji. A także, żebyście obserwowali mnie, czyli stylizację, Darka, TG Show TV oraz nasz sklep, sklep stylizację TV na Instagramie. Ponieważ na Instagramie kontaktujemy się ze zwycięzcami, to jest konkurs, rozdanie dla osób, które nas lubią, więc pamiętajcie, że zawsze warto nas śledzić na wszystkich naszych mediach społecznościowych, żeby brać udział w rozdaniach. I również kontaktujemy się przez sklep z Wami w sprawie wygranych. Także powodzenia i testujcie ze mną.